Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się oczywiście Czechu. Ja tu możesz zostawić lajka, my kontynuujemy przygody tutaj w Far Cry 3. Od poprzedniego odcinka nie zrobiłem zbyt dużo, oprócz tego, że odblokowałem kilka miejscówek. Na przykład tutaj, słuchajcie, mamy odblokowane, no, takie te, robiłem te flagi, wiecie. I dzięki temu nie ma tutaj koło nas patrolów i tu jest dość bezpiecznie, plus mogę się tu szybko podróżować. Takie benefity z tego mamy. Natomiast my kontynuujemy tutaj misję fabularną. No i chyba czas tutaj zjechać na dół. I rozdupcyć przeciwników. Taka jest misja nasza. Tutaj widzę jest alarm i słyszę jakieś kurwa węża. Dzień dobry. Proszę mnie, panie wężu, nie atakować. Część już sobie odpuścił chyba. Dobra. A widzicie, czyli jeżeli nikt nie włącza alarmu, to mogę go wyłączyć. Wcześniej też, jak robiłem misję, to wydaje mi się, że nie tylko, słuchajcie, alarm nie może zostać włączony, ale w ogóle nie mogą mnie wykryć, bo w innym wypadku wydaje mi się, że no, zostaję wtedy przegranym. I nawet jeżeli mnie wykryją, to i tak już tego alarmu nie mogę niestety anulować. Przynajmniej tak mi się wydaje. A tutaj mamy głównego bossa. Nie wiem, czy bossa musimy zabić jako pierwszego. Tak by się wydawało. W sensie jako pierwszego, jako jedynego, że zabijamy bossa, jakby z Gites, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, natomiast fajnie, że sobie teraz zaznaczyliśmy wszystkich wrogów mniej więcej i będziemy wiedzieć, gdzie oni są. No i możemy się tutaj skradać, wkradać. Tu widzę jeszcze gagatka, zaznaczmy go. Spróbujmy misję po cichu, a co? Ostatnio było na głośno, chyba. Chociaż mogło być na cicho, nie wiem w sumie. Spróbujmy po cichu. Tu będzie strasznie po cichu, ciężko. Trzeba by tam kamlotami narzucać. Dzień dobry. You found me, to prawda. Ale nie na długo. Chociaż tutaj jestem na otwartej pozycji. Ewakuacja. Leczonko. No i Nejdzik jakiś tutaj chyba pójdzie, co? Mister Molotow. Mister Nejdzikow. Ty, jakiś chłopiec na górze, co? A tu jest. Co ty tu robisz? Gagatku. A my szukamy naszych przyjaciół, którzy zostali tutaj podobno uwięzieni, trzeba ich tutaj znaleźć. Coś czuję, że oni mogą być tutaj. No, to może być to miejsce, tylko ja muszę mieć pewnie klucze od tego głównego bossa, którego zabiliśmy. Dobra, no tutaj dla dzieciaczków, jak my ich mamy zaznaczonych, to jest robota dla dzieciaczków. Niech to mnie wykrywa ogólnie. Niech to mnie wykrył. Który z was gagatków mnie tutaj. A, widzicie. Zamieniłem snajperkę na łuk, bo stwierdziłem, że. A, pierdolę tę misję po cichu. Plus najlepsze jest to, że snajperkę, słuchajcie, one-shotuje chłopów, nawet przez ścianę, zobaczcie. A, i mamy pełno punktów umiejętności do wydania. Trzeba będzie je wydać zaraz. Tak, zobaczcie, one-shotuje snajpera, więc jest totalnie OP. Rozdajmy w ogóle te punkty umiejętności. Gdzie to się rozdaje? Bo od samego początku nie rozdałem tych punktów umiejętności, a mamy aż 8, więc. Coś tam jest, poka. Częściowo opróżnianie segmentu paska zdrowia regeneruje się 50 szybciej. Ten segment paska zdrowia plus 1. To jest fajne, bo te dwa to jest bardzo mało, szczególnie jeżeli atakuje mnie jakiś kurwa tygrys. No coś takiego. Jeśli nie masz lekarz, czy trzymaj kciuki, zyskaj dwa segmenty zdrowia. Pasuje mi to, bierzemy to. Mniejsze obrażenia otrzymywane od wybuchów. Pasuje mi to, biorę. Szybciej regeneracja? To może nie. Co to jest? Zbierasz siły dwukrotnie więcej składników. Niekoniecznie. Płynę szybciej, to jest fajne. A to co to jest? Grywaj szybko ciała po wykonaniu standardowej eliminacji. No nie wiem, nie wydaje mi się. Aby przytrzymać granat. To, bo to nam odblokuje dalsze drzewko.
I co to jest? Aby wskoczyć znajdującego się niżej wroga, kinżywa, aby stabilizować dwa razy dłużej, kiedy przytrzymasz lunetę. Mierza celność przy strzałach namierzonych, oddawanych z pistoletów. Uzyskiwane mikstury działają 25% dłużej, możemy dać. Z biodra też możemy dać. I mam jeszcze tutaj jedną rzecz. I wydaje mi się, że ze wszystkich rzeczy pójdziemy tutaj w podstawę ogrodnictwa. Coś takiego rozdamy. Zajebiście, no teraz jesteśmy jakimiś total koksami. O, jeszcze tu widzę przeciwnicy. Który to mnie wykrywa? Luneta, znaczy ten. Aparacik. A tu jesteś! No ty gagatku, tu snajperski. Nie ukryjesz się przede mną. Chyba, że mi amunicji nie starczy, to się akurat ukryjesz. Pyk! No, ja bym to uznał jako celny strzał, o. Teraz to na pewno był celny, dobra. Wydaje mi się, że to są wszyscy przeciwnicy tutaj. Możemy sobie pobadać. Chciałem Q właśnie kliknąć, żeby przebadać, przebadać, słuchajcie, instynktem przetrwania, ale to nie ta gra komputerowa. Jak grasz za dużo gier albo serię po serii, to ci się często to sterowanie dość miesza mocno. Ja zawsze się śmiałem z T-Volta, że mu się wszystko miesza. Faktycznie jak nagrywasz, to nagrywasz takie serie cały czas, regularnie, dzień w dzień, no to ci się miesza, no. Czy ja mogę zabić kurczaka? Mogę. Czy ja z tego kurczaka coś mogę mieć? To przecież pióro. Nie mogę. O, przeciwnik. Gdzie? Tutaj, witam. Dzień dobry. Padłeś? Chyba jesteś detkiem, koleżko. Przeszukajmy ciało. Oj, płonę. Jak się... Dobra, nieważne. Tak, tego głównego bossa możemy znaleźć pewnie. Ja się tak zauważyłem, że na Dika mu trzeba. Wtedy na Dika to się patrzy. Jest chłop i tutaj się... No, tutaj akurat da się, ale... Bierę na Dika i zawsze. To jest pewniak. Dik to jest pewniak. Pa. Zawsze. No, a wy tu skąd niby, ty? Panowie. O, Co? A wy stąd przyszliście? Dobra, łap tą granat. No jelo. Nie mam już niestety amunicji? A nie mam amunicji. No chyba podniosłem. Możliwe, że... A nie wiem w sumie co. Nie, no możliwe, że jak podnoszę nawet amunicję do kałaszka, to i tak mi się podnosi do tej broni, bo to ten sam typ amunicji jest. To są te same karabiny maszynowe ogólnie. A się spiąłem. Łap tu kurwa O kurwa, to se molotowa rzuciłem. Łap molotowa. Nic tu nie widać w tej jaskini. Za ciemno jest. Widzę tylko jak strzelają. Dobra, chyba czysto. Jak oni się tu podostawali, ty? Jak tu można tylko tak skoczyć? I na Dika. Oj, chyba to było... Aj! Szybko! Dobra, ty kurwa, ale save. Pyk. Dobra, gites. Nie mamy już niestety składników na fasta leczenie, ale prawdopodobnie mamy roślinę, więc możemy sobie tutaj wykonać leczenie. Wykonaj, mamy. Jeden, bo jeden, ale zawsze może się przyda. Shotguna, w sumie shotgun jest dobry, jeśli chodzi o, słuchajcie, takie bliskie spotkania, jakie nas teraz czekają. Widzieliście, ile mi shotgun... Tak, widzicie, dostaję amunicję jednak, nie trzeba zamieniać na kołaszka. No warto jest na razie szukać, bo tej amunicji jest problem z tą amunicją. Nie mamy dużo tej amunicji. Więc warto jest przecież... O, klejnoty! To pewnie sporo będzie warte, jak to sprzedamy. Posprzedawałem w ogóle przedmioty, no nie? Te rośliny też posprzedawałem, bo nie trzeba ich wyrzucać, można je posprzedawać. Czy ja słyszę, kurwa, jakiegoś niedźwiedzia? Znowu.
Na szczęście nie. Oni sobie lubią przetrzymywać zwierzęta. Jak przejmowałem te posterunki, nazwijmy to, to no z 3 razy mnie kurwa tygrys zabił. Oni se tak lubią wypuścić jakiegoś chyba tygrysa. Coś takiego, bo coś tu nie widzę, że jest tu. Ty, a czemu nie mam? O, a może to było miejsce akurat polowania na tygrysy, gdzie one występowały. Nie pamiętam gdzie to. To było gdzieś. Nie. Było tutaj i tutaj. No nie widzę, żeby tutaj tygrys. A, jest tygrys, jest. Faktycznie to mógł tam akurat po prostu być. Jak nie? Tak, ekipa ratunkowa. Który to nie powiedział? Przedmiot kultu. Okej. Okay. It's a video. She's not here. Please. Want you to say mom, dad. Mom, dad, I love you. I want to go home. It's very nice. I want you to do it again. No. With more emotion. You can do it, honey. Come on. No. Yo, boss. The pretty boy just raped the calm room with the mutual. I'm directing this film right now, okay? Nic mi nie zrobić, frajerze dęty. Chcę sobie to zobaczyć. Was to jest taki szef, jeśli chodzi o tego aktora, który to nagrywał ogólnie. Mówię, to jest jedyna z nielicznych postaci, w których faktycznie kibicuję. Czy ja się mogę dostać do teraz tego tygrysa, którego zabiłem? Ja bardzo bym to chciał iść. Come on! Można to jakoś otworzyć? Próbujmy tak, to miną. O kurwa, nie ten przycisk. Z którym? Tym. To niezłe pole rażenia. No łaż, jak się uderzyłem, to aż sobie w okulary wgniotłem. Ty, jak cię wypuścić, kolego? Spróbujmy... Jak jest jakaby możliwość wyciągnięcia? Jest. Rzucam. Spierdalamy daleko, bardzo daleko. Gdzieś mniej więcej tutaj będzie powinno być git. Kabum. Gites? No nie gites. Może jest potrzebny na przykład do misji. O. Może był potrzebny do misji. Ciekawe, jakbym zrzucił Nade'a najpierw. Wypadek wyczuł. Nie gram, no musiał być raczej taki skrypt. Was, przyjacielu. Later really sucks. You know, so much for poetics.
really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh. It's okay. Alright. It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for the one you love. Můžeš kýkat? O. No i chyba nie uratujemy siostry, czy kto to tam jest. Ale znowu przynajmniej uciekliśmy. No. Dobra, mamy jakiś student spluwę. O, mamy 2 minuty. Mam nadzieję, że po 2 minutach, jak mi się nie uda jej uratować, to się nic nie stanie. Jak to ugasić jakby? O. Dobrze idę? Już to zrobiłem. Dobra, jestem tak dobry w speedrunach. Presja czasu to jest kurwa moja presja, rozumiesz? No, zdecydowanie nie tędy. Gaś się, panie ogień. Kurwa, nieprawda jest to. Jest to kłamstwo. Klikłem spację. Nie klikła się spacja. Jak to było? Presja czasu to moja presja? Mam nadzieję, że jest tu gdzieś checkpoint fajny. Blisko. Proszę. Kurwa. Już mogliby sobie odpuścić, no. Jak się ugasić? Uleczymy się. Dawaj. Ty płonę. Nie, czemu mi nie gasił. Dobra, może zróbmy to kurwa delikatniej, spokojniej. I nie raszujmy tak, jak raszowałem przed chwilą, bo zaraz znowu się wywalimy i będzie kwaśno. Ona już pewnie... O nie, żyje jednak. Ciekawe, co mu ratujemy. Dobra, i tutaj wykonałem skok, kurwa. Nie powinienem. Tu powinienem wykonać skok. Dobra, no minuta została z chillera. Uj, to dla dzieciaczków było. Ale zajebała czołem. Okej,
Nadal mam wrażenie, że te dialogi są cicho, ale czasem mam wrażenie, że on może mówić w lewej słuchawce, której nie mam. I dlatego mi się wydaje, że to jest cicho. Ciężko jest mi to określić, więc jeżeli dialogi są za cicho w ogóle w tych wszystkich seriach, które teraz nagrywam, to jest strasznie kwaśno. No to wiecie... Wczoraj miałem oddać słuchawki, ale nie chciało mi się. To akurat moje wino. Też czuję, że będzie strzelanie do wrogów, a mam 10 ammo. O! I granat... O, hello Mr. Granatnikow. Czekam na jakąś furę, a nie. Ja nigdy nie rozumiałem tego celownika. Co on mi jakby pokazuje tym celownikiem? Ta, tylko się trochę ślimaczymy, kurwa. Co to jest? Przejażdżka po parku? O kurwa, ładowanko fastem. Nigdy nie... Co ty gadasz? Ktoś... Mam nadzieję, że załadowałem to w końcu. Dobra, naprawa tego. Jest. Ty. Dasz radę. Raz, raz. Dobra, jest git. Nie. Albo tak. Nie wiem. Chcę? Ty. Powiem wam szczerze, że tutaj pan Granatnikow, towarzysz Granatnikow, to jest satysfakcjonująca rzecz. Kurwa! Oj, to będzie trudne, to będzie bardzo trudne. Niby mam... Dobra, na spokojnie, nie spamować jak debil. Dobra, git. Leczony, leczenie. Mam nadzieję, że auto... Oj! Oj! Ja się muszę leczyć, przejedź go. Dobrze. Czemu my tak wolno jedziemy? Kurka. Czemu używam tylko pistoletu? Weź mi zmień coś. Już wolę to. Nie no, my na wakacje jedziemy. Ty, to nie wiem, czy to siostra. Bo tu achievement, dostałem najgorsza randka na świecie. Chyba, że stepsister. Zodzi. Nie no, ale nie wiem. Znajdź drogę do jaskini. Ciekawy quest. Jak mam to zrobić? Tu jest? Gdzieś droga do jaskini? O. Okej, mamy jakieś punkty. Lisa Snow. Twoja dziewczyna, Lisa Snow. Przewodnicząca Rady Studenckiej. Wchodząca gwiazda filmowa. Na koncie ma zaledwie kilka mandatów. Na pewno znajdziecie wspólny... Dobra, moja dziewczyna... W końcu mam dziewczynę, pochcząp. Dennis Roger. Człowiek przedstawiający się jako Dennis Roger urodził się i wychował w Liberii, mając 18 lat w emigro... Kurwa! Oddaj mnie to! Gdzie to jest? W podręczniku to będzie? Wyemigrował do tego. Grant, przykro mi z powodu twojego brata. Wiem, że służył w armii.
Sarah jest z niego dumny. O. Jason, po twojej ucieczce z więzienia Vasa przeprowadziłem małe śledztwo. Zatem Jason Buddy z Los Angeles, świetny uczeń sportowy. Po ukończeniu szkoły podejmował się dziwnych zadań. Tylko w zeszłym roku zarejestrował się na 6 skoków na spadochron. Dobra, Liza to nasza dziołcha, no i Vas to jest szef. A jest tu jakiś opis? O tym typie nie można powiedzieć nic. Na pewno bliższe obserwacje ujawniają, że jest nieprzewidywalny i gwałtowny. Każde plotki, że obecnie pracuje. Wspominałem, że jest uzależniony i ma swoich przyjaciół. A, twoich przyjaciół. O, ty! Widzieliście, jak się zgrało przez chwilę? Klatki się zgrały, że jak klikłem na tego chłopa i teraz wyszedłem z escape'a, to ba. A nie, to może nie klatki. Ale... no śmieszne, tak. Czytywanie, wojownik, tata. Tatua może. To kto jest? Nasza siostra? Już nie wiem, kurwa, kto jest kim. Nie no, escape. Ona to kto jest? Byśmy wiedzieli. Nie, tu jest doktor, tu jest jakiś... Gdzie... No nie mamy jej opisanej. Nie wiem, kto to jest. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice find. Come on, take a look. No ja też bym chciał. Spoko. Was Montego. Co tu jest? Jakaś aktualizacja? No to już było, to już czytałem przed chwilą. No nie, wygląda to na solidną łódź, którą można będzie, kurczę. Głębinowiec, nowa receptura. A, swoją drogą, a. Co daje głębinowiec? Zapewne, że więcej oddechu trzymujemy. Umiejętności trzeba wydać. Co tu mamy? Mamy coś nowego, ciekawszego? Tak średnio. Może to, że życie się szybciej regeneruje, bo w innym wypadku... A, to... A czemu to jest zablokowane? A, muszę więcej misji ukończyć. No to... Nie wiem, wydaje mi się, że nudy są teraz, więc nie wydaję tych punktów. Już się zaczyna, kurwa, kolejny ten. Ja tylko... O, trzeba rozdać punkty? No dobra, to nie rozdaję punktów. Czemu mam... O kurde. Co się stało? Pełny ekran. Nie, widzowie. Czemu się... Zastosuj. Tak. Ja pierduper, pewnie były lagi, calusieńki czas. Przepraszam za to, jeżeli cały odcinek były lagi i dotrwałeś do tego końca, to jesteś takim kosurem. Ja właśnie widziałem, że jest duże zużycie ogólnie tego wszystkiego. Procesora i tak dalej, ale... Kurwa, no nie wiedziałem. Przepraszam. To może wam przypnę, jeżeli nie zapomnę, to wam przypnę, że później nie będzie lagów w opisie albo w komentarzu. Żebyście wiedzieli, kiedy się skończą lagi, że nie będą cały odcinek. Szukamy jakiejś turbiny. Tak, ale to nie wiem, to dziwne, bo zazwyczaj, słuchajcie, okazywało się tak, że... Kiedy pisało, słuchajcie, że tutaj... jest bez ramki, jakby się odpalało, no to zazwyczaj było giga mało FPS-ów, wtedy 30, a nagle było 90 bez ramki. Nie wiem, ta gra jest po prostu jakaś kurwa giga dziwna, ulepszona percepcja. Szkarłatny liść mam? Przecież nie zbierałem żadnych liści szkarłatnych. Wszystko sprzedawałem. A, możemy coś w ogóle wykonywania przedmiotów jeszcze raz sprawdzić. Kabury? No nie możemy chyba. Będzie się świecić raczej na jasno, jak będziemy mogli. Ale Liptenstein. Mi też lagowało, bo czasem były spadki z 90 do 70, było taki lag. Ja pierdzę. A tak czu... Ale jestem zły na siebie. No nic, no czasem tak jest. Dobrze, że się zorientowałem w porę i nie nagrałem 8 odcinków. Mam nadzieję, że cały czas nie były lagi, tylko chociaż raz na jakiś czas i dało się jakoś to w miarę oglądać.
check on Lisa before you go. Siema, dziołucha. Yes. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry, you missed your shoot. Budzę się codziennie. Tak, to jakieś to było. Budzę się codziennie rano i myślę, kurwa, znowu w tej Polsce. Już mi się nie chce żyć. Nie, już mi się nic nie chce. Krzysztof, nie, jak on ma? Krzysztof? Stanoga? Nie, chyba coś nie. Dawid? Nie. Czy... jak on ma, ty? Stanoga. Marius? Nie. Nie wiem. Jungle Journal. No dobra, wyjdź z jaskini. To chodźmy, jeszcze może coś zrobimy. Zobaczymy, czy jest, będzie jakaś konkretna misja. Pewnie jakieś może cutscenka. No. To mi tu wielki napis Uplay. Co Uplay? Operacja zakończona. Czemu to się wyżej pojawia? Daisy, dziewczyna świętej pamięci Granta. Aaaa, kończyła, dobra. Czyli one skończyły. Dobra, ty, a zastanawiam się, po co jest biały liś. Voss captured me. I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength, but there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. Her temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Dobra, na razie to przede wszystkim... A, w ogóle możemy popatrzeć na te wszystkie bronie, które mamy. Ty, no jak wszędzie, no. Rabat 20%, no nie ma tu napisane dlaczego w sumie. PM-y? No nie, raczej nie. Strzelby? No raczej... raczej tutaj podziękuję. Strzelby szturmowe, no to jest właśnie to, co mamy. No i tutaj trzeba to użyć zamiast tego pizdusia. Karabiny snajperskie, no ten bym kupił. Jak będziemy mieli siano, to kupimy ten lepszy oczywiście. Ale nie mamy niestety. Karabin maszynowy, powiadasz. Coś mnie, kurwa, zaczynasz mnie przekonywać. Ty, wyrzutnia rakiet. Ale nie mogę. Nie dostałem jej za darmo, niestety. No, celność chujowa, obrażenia chujowe, zasięg chujowy, szybkostrzelność. No, jajajajaj, korci, żeby kupić, ale może to nie będzie najrozsądniejsze. Wyjdź ze skini. No, misja została wykonana. A potem uda się do Citry po nowe zadanie. Pokaż, gdzie jest ta Citra. O, że szkórka, wódka. Nie, no daleko strasznie. Ten w ogóle posterunek bym sobie odblokował. To jest odblokowany masz radiowy, czy nie? Chciałem wiedzieć. No, bo tak, co? A, bo inne są na czerwono. Nie wiem, wydaje mi się, że... szybka podróż tutaj. I później zrobimy jeszcze tą misję, tutaj podejdziemy i później ja już się na spokojnie udam tutaj i do niej w kolejnym odcinku się udamy. Zróbmy sobie na sam koniec taką jeszcze mini misję, żeby ten odcinek tak około 40 minut trwał. Plus pół odcinka, umówmy się, no było pewnie się zacinało. Czyli mi się zacinało, no to zapewne wam też, szczególnie, że karta była dość przeciążona, bo miała 90%. I to jest najgorsze, jeśli chodzi o samo nagrywanie. De facto to, że no musisz mieć duży pokład wolności w karcie. To nie może być tak, że używasz na maksa kartę. Szczególnie, jeżeli jej na nie nagrywasz.
musisz mieć zlokowane FPS-y i no i czasem tam do 90 podskakuje niestety ta karta graficzna, więc wtedy jest problem niestety. Wtedy i mi się zacina delikatnie, no i wam. Ale tu na stronę czerwonych liści. Dobra, idziemy do posterunku. Po cichu? Nie ma szans. 55 FPS-ów. Czemu tak? Nie wiem. No, niestety ta gra jest taka... kurwa dziwna. Dobra, widzę, że przyjechaliście mi rozdać nową furę waszą, ta? Gdzie ty kurwa biegniesz, ty? O, w szoku. Szybszy niż światło jestem. Wyskakuj z amunicji, bo mam tylko 15. Kurwa, znowu ekipa. A że tutaj oni byli? A co tu jest czerwony? A, jest. Nie, no nie jest. To dziwne, że my złapali. Bo jak przejmuję te punkty kontrolne, powiedzmy tak, to te posterunki, no to wydaje mi się, że oni nie powinni wtedy tutaj koło nas jeździć. Tu widzę, że jest coś do podniesienia, możemy iść. Nie wiem, jak widać. Chodźmy po roślinę. I chyba teraz powinniśmy po dwie dostawać ogólnie. O ile się nie mylę. Tak jest. I to jest spoko. Bo ja sobie... O! Mr. Tiger! Nie musiałem w niego przynajmniej wypierdolić 300 naboi, tylko skromne 30. Dobra. Nie wiem, czy skóra tygrysa jest nam do czegoś potrzebna. Ale spadek populacji tygrysa to jest... wystarczająco satysfakcjonująca informacja. Dlatego, że... lewitująca lilia, ciekawe. Dlatego, że one atakują. Zgaduję, że... O! Hello, Mr. Bawu! Kurwa, no widzicie, co tu się dzieje? Chłopy wyjebane nadal widzę. Dobra, już tamtego ciężko. Ty, bo ja teraz amunicji nie mam. Ja idę o plecach pełen. No niedobrze. Może coś wykonamy tutaj. Lecznicze rzeczy wykonamy. Wykonaj. Niestety możemy tylko tyle wykonać. Co to jest? Bawu? Wabu? Wabu! Elegancka. Może do czegoś ta skóra jest potrzebna? O, jest. Wzmocniona ładownica. Daje nam to większą ilość amunicji do wszystkich rzeczy. Zajebiście ogólnie. Tylko mogę wykonać? Mogę wykonać. Elegancko. O, i teraz tygrysa potrzebujemy i możemy wykonać. I myk, zajebiście. I teraz możemy chyba... no nie wiem, całkiem zgaduję, że sporo tutaj przetrzymywać tych rzeczy. Co to jest? Wykonaj strzały zapalające lub wybuchowe. No dobra. A, to może z koktajli Molotowa, strzały podpalające. Nie, no to nie, no bo my nie używamy nawet tego łuku na razie. Gdzieś tam później planuję, może gdzieś tam się na pewno znajdzie miejsce dla łuku, ale na razie może nie. Kurwa, nie mam amunicji. Daleko to? 100 metrów, to może już z buta podejdźmy. Gdzieś tam, kurwa, zaskoczenia. Przez rzekę. Spróbujmy w ogóle może wykonać, wykonaj przedmiot, spróbujmy wykonać może coś z walką. Te mikstury podnoszą wydajność w walce i to może pierwszy raz mi się przyda. No mam dwa, potrzebuję jeden, nie mogę wykonać. Aha, bo mam wszystkie już zajebane leczniczymi. Zajebicie. No i koks. Mało trzeba to rozwijać, no nie no, jak jest z 10 czy 20, a nie to... to jest coś w ogóle dziwnego innego. Chciałem, że tu będzie strzelanina, ale coś chyba... Ubi? Co to jest? Zabij jak najwięcej wrogów otrzymaną bronią. 10 milion... nie, 1 019 000 graczy uczestniczyło. No dobra, to jest jakaś zawsze nowa aktywność, możemy spróbować. Szturmowca wroga z RP. Ciężko zbrojnego.
Co dostałem? O. No dobra, to co? Raszyk chyba, co? Ile mamy życia? A, to oni w ogóle prawie obrażeń nie zadają. A to trzeba szybko, to trzeba biec. A, ja mam nieskończoną ilość amunicji, tak? Ale czy ona się marnuje? Marnuje się, jak strzelam. Elo. Nie wiem, po co się leczę w takiej sytuacji. Ładuj! Mam nadzieję, że jak zginiemy i ogólnie to się nic nie stanie za dużego. Kurwa, chodź tu. O. No i po misji. Gleba! Chyba nie idzie mi najlepiej na świecie. Kurwa, ile tu jest wrogów, widzicie to? Strasznie dużo. Ja za bardzo nie kontroluję amunicji. O, to jest ciężko zbrojny, świetnie. Wybornie. Zawsze w tych grach, tych Far Cry'owych wszystkich, jakieś ciężkie zbrojne, kurwa, nie ciężko zbrojne. Dobra, weź tu, napierdalam się granatnikowym. Znaczy granatami w sumie samymi. Dobra, za niego jest 50 punktów, więc koks. O, ciężki. Weźmy... A, nie mamy już nic innego. No to nie wiem, powiem wam, z pistoletu to będzie chyba bardzo ciężko go ubić. Chyba bardzo, bardzo ciężko go ubić. No, jest ciężko. Dwieście piętnaście. Zgarnijmy tu jeszcze kilka z punkciorów, chodź tu. Kurwa. Dobra. No jest to słaby wynik. Spadamy stąd. Dobra, ja myślałem, i co teraz jakby? Aha, i... Ale... A. No nic, no myślałem, że to jest jakby posterunek. Warto wiedzieć, że gwiazdka to teraz nie posteruje. Mogę tym jechać? Nie mogę. No nic, dobra, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść w różne linki w opisie, wejść i wpaść tam na Instagrama, Twitcha, Twittera. Do zobaczenia, życzę wam przede wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy i pamiętajcie, że widzimy się tutaj jutro. Odcinki na tym kanale są kiedy? Codziennie, widzowie, dokładnie tak. Płoń. Płoń. O, a to nasi. Przepraszam. Dobra, chciał człowiek, kurwa, dobrze i wyszło jak zwykle. Ja nie mam niestety amunicji, szybko trzeba przeszukać ich. A, bo tak, bo ja już żegnałem w sumie, no tak, dobra. No co, ja sobie, to nie jest jakiś posterunek, prawda? Tu niby jest coś, ale to raczej posterunek nie jest, więc nie ma co, widzimy się jutro, do zobaczenia, ja sobie tutaj przejdę to po prostu i zapiszę. Cześć. Halo, myszka.